miało tyrana. Siostrza radownie złość baleryjana, gdy cię ognisto zawrzeń przeprowuje, radą przemuje. Zapraszamy zatem, kochani, do wspólnej modlitwy. Niech przewodnicy górscy poczują się dziś szczególnie dotknięci naszą modlitwą. Niech ratownicy gór będą dziś również w naszej drodze serdecznej pamięci. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój Chrystusów, ať zůstává vždycky s vámi. Dziękuję bardzo za przywitanie, za pozwanie, za tu możliwość sławić Duszę Świętą tu z wami. Dusza Święta będzie po czesku, ale też po polsku i też po latynie, czy po niemiecku. Abychom mogli wstąpić do svatých tajemství, pokosme się przed Pánem, otevřme svá srdce Boží milosti a prosme o Boží milosrdenství, o odpuštění našich vin a s tím spojme i z naší strany ochotu odpustit každému, aby Bůh mohl odpustit nám. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeší. Pán s vámi. Ať jméno Páně veleve. Nyní i na věky. Naše pomoci ve jménu Páně. Požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec i Syn, i Duch Svatý. Amen. Zaszczyt, że co roku tak znaczące osoby stoją tu na górze i ofiarują się dla nas, dla których góry stały się sensem życia, celem i miejscem ich pobytu. Ja szczególnie dzisiaj trafiłem na mszę w języku łacińskim. Przypomniałem sobie lata dziecinne, gdzie uczono nas posługi jako ministranci uczenia w języku łacińskim. To było dawno. Dzisiaj stoję tu jak zawsze przed wami. Dziękuję za to, że czerwonych swetrów i przewodników, i ratowników, i ludzi gór nie brakuje. Bo nasza tożsamość, nasze miejsce na tej ziemi, to ten szczyt, to te góry, to nasze marzenia i ścieżki, po których wędrujemy. I to, co najpiękniejsze, jedni niosą pomoc drugiemu człowiekowi, a drudzy opowiadają o tym, co najpiękniejsze ich myśli, sercu przekazać drugiemu człowiekowi, żeby tu w tych górach mógł czuć siłę, piękno i odpoczynek. A tu z tego szczytu zawsze bliżej, tam, gdzie te ścieżki i ta droga najważniejsza prowadzi. Dziękuję. Amen.
Drazí poutníci, děkujeme panu biskupu Ondřeji za pozvání na tuto již krásnou tradiční pouť k úctě svatého Vavřince. Nacházíme se uprostřed překrásné přírody a kéž to nás odkazuje k tomu, kdo to vše stvořil, ke stvořiteli. Kéž tedy krása přírody a harmonie, kterou zde nacházíme, se odráží v našich životech, abychom poznali, jak krásný za tím stojí stvořitel a aby se mezi námi odrazila i ta harmonie, která je v přírodě a kterou se učíme poznávat Boží lásku. Pán Bůh vám žehnej ve vašem putování, krásné prázdniny, dovolené a poutě. Děkuji. Ich grüße ganz herzlich die Wanderer mitfeiernden deutscher Sprache. Danke dem Bischof André sehr herzlich für die Einladung. Es muss solche Anlässe geben, wo die Nationen zusammenkommen. Dass der heilige Laurentius uns hier zusammengeführt hat, das ist, empfinde ich, als ein großes Geschenk. Und wir Katholiken sind immer international. Und das haben wir in diesem Gottesdienst gefeiert und gemerkt. Ich wünsche Ihnen allen Gottes Segen von dieser Feier. Nehmen Sie die Begegnungen mit Polen und Tschechien mit nach Hause. Danke. Z trzech różnych stron można wejść na górę Śnieżkę. Te trzy strony symbolizują języki dzisiejszej modlitwy. Język czeski, który tak pięknie, głęboko zabrzmiał, wznosząc się do Pana Boga. Język niemiecki, który modlitwy pofrunęły też na niebieskie wyżyny. I język polski. Z trzech różnych stron, trzema różnymi językami, ale przecież jeden święty Wawrzyniec nas tu sprowadził i wraz z nami wznosił modlitwy i błagania do jednego, Boga Ojca Wszechmogącego. Modliliśmy się także po łacinie, przypominając sobie, że przecież to język świętego Wawrzyńca, w nim kiedyś mówił, modlił się i że tak niedaleko stąd, od Karkonoszy, za czasów świętego Wawrzyńca. Gdzieś ze szczytów tych gór można było zobaczyć z oddali ogniska rzymskich legionów, a spośród legionistów już wtedy niektórzy byli chrześcijanami. Tak to i geograficzna rozmaitość łączy się w jednej modlitwie i historyczne dzieje. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przybyli, modlili się, poczynając od księży, biskupów i z Czech, i z Niemiec, i również z tych trzech krain księży modlących się i wszystkim pielgrzymom przybyłym ze każdej strony świata. Serdeczne podziękowanie i już teraz niech zabrzmi zaproszenie na rok przyszły. Datę łatwo zapamiętać, bo zawsze ta sama. 10 sierpnia, Dzień Świętego Wawrzyńca. Miejsce też łatwo zapamiętać, bo zawsze to samo. Szczyt księży, szczyt Śnieżki. Właśnie, mylą mi się już słówka. Szczyt Śnieżki, tak, żebyśmy nie pomylili szczytu. Za rok niech Pan Bóg też tutaj zobaczy. Za rok zobaczmy się tutaj nawzajem i z błogosławieństwem Bożym ruszmy dalej. Wspólnym śpiewem zakończymy naszą modlitwę.